utworzenia aktywnego przejścia w pobliżu szkoły w Straszęcinie chce radny Grzegorz Stec. Problem dotyczy głównej drogi w Straszęcinie, która jest mocno zatłoczona. Jak sam podkreśla, Straszęcin rozwija się, budowane są nowe sklepy, przybywa samochodów, ruch na tej drodze jest bardzo duży. Niebezpieczeństwo istnieje szczególnie dla dzieci, które przez to przejście przechodzą do szkoły. Chcielibyśmy, żeby został znak, jest tak zwany oświetleniowy, który mruga i mówi o tym, że z daleka widać, że jest po prostu przejście dla pieszych. Chcielibyśmy, żeby ten znak został tam zamieszczony. Jak podkreśla Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego, zostały złożone wnioski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o budowę przejść aktywnych. Mieliśmy trzy takie sygnalizacje zrobione właśnie z tego samego programu. Otrzymaliśmy środki, wykonaliśmy te sygnalizacje, które funkcjonują, poprawiają bezpieczeństwo na tych przejściach. To myślę, że też tutaj zostanie to w tym roku zrobione. Aktywne przejścia dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Ma na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywuje się w momencie, gdy jest to potrzebne.